Drodzy Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kawiarence Piosenka o porcelanie w dworze Miłosza. Sveikiname visus atvykusius svečius Milošiaus dvare. Dzisiaj będziemy rozmawiali w dwóch językach, litewskim i polskim. Šiandien kalbėsime lietuviškai, lenkiškai. Mamy gościa, który wprawdzie rozumie po polsku, ale trudno mu mówić po polsku i dlatego będziemy rozmawiali po polsku i litewsku. A gość jest szczególny, na którego już żeśmy od wielu lat tutaj czekali w Krasnogródzie. Siergiej Kanowicz jest z nami. Witam cię bardzo serdecznie, Siergiej. Mūsų ypatingas svečias Siergejus Kanowicz, kurio čia laukiame jau labai ilgai. Svečias supranta lenkiškai, bet kalbėti šiek tiek sunkiau, todėl kalbėsime dviejose kalbose. Ten czas wspólny, który będziemy mieli tego wieczora, będzie jakby złożony z dwóch opowieści. To znaczy, jedna to będzie opowieść o tym, co Siergiej Kanowicz samemu robi i jak kontynuuje tradycję, czy pamięć, czy troskę o pamięć Żydów litewskich w Litwie. Natomiast druga część naszego spotkania będzie poświęcona ojcu Siergieja, czyli Grigoriowi Kanowiczowi. Myślę, że też te dwie opowieści będą się ze sobą przeplatały, ale o tym się właśnie podczas dzisiejszego spotkania dowiemy. Šį vakarą lydės mus dvi istorijos. Pirmoji – istorija pačio labiau Siergiejaus ir jo visų darbų, jo gyvenimo, jo atminties apie Lietuvos žydus. Tokia pirmoji istorija, antroji istorija labiau skirta Siergiejaus tėvui, Grigorijui. Tačiau be abejo šitos abi istorijos viena su kita labai bus susiję. Mamy tutaj ze sobą książkę Czary Szatana, którą żeśmy ostatnio wydali w serii Meridian i to jest wprawdzie nie chronologicznie ostatnia, bo chronologicznie ostatnią była książka, którą wydaliśmy rok wcześniej, czyli Ballada o miasteczku, natomiast Czary Szatana ukazują się u nas w wydawnictwie teraz i jakby domykają tą niezwykłą sagę Grigorija Kanowicza o Żydach litewskich. Priešais mus matote knygos viršelį. Chronologiškai gal tai ir nėra naujausia knyga, tačiau išleista kaip paskutinė. Ar Sergejau pasakysit lietuviškai, kaip išversti šitą knygą pavadinimą? Kvailių ašaros ir maldos. Kvailių ašaros ir maldos, toks būtų lietuviškas pavadinimas šitos knygos. Dabar čia matome lenkišką leidimą. Tak. Tu ištaisysim klaidą. Šetono apžavai. Šetono apžavai. Šetono apžavai, taip? Šetono apžavai. Šetono apžavai, mato, taisomės. Tai taip ir atrodė šitas vakaras, kad mes taip klysim ir taisysimės. I dodam jeszcze, że te akwarele, które za nami tutaj są, które już się część z Państwa widziała, potem po spotkaniu możecie się im jeszcze bliżej przyjrzeć, to są autorstwa Wiesława Szumińskiego. To są ilustracje do Łzy i modlitwy głupców, do powieści Grigorija Kanowicza. Čia matom akvarelės mūsų vietinio menininko, Viesław Šuminski, ir jei dalis jau jūsų jas teko matyti, iš arčiau pažiūrėti, labai šaunu, kas dar ne, tai pasižiūrėkite po šito mūsų pasišnekėjimo. Ir šitos iliustracijos yra nutapytos būtent tai ankstesniai knygai Kvailių ašaros ir maldos. Odleidziem. Czeraż. Jeszcze w intermedium naszej rozmowy pokażemy Państwu kilkuminutowy dosłownie film dokumentalny z obecności Grigorija Kanowicza u nas w pograniczu wiele lat temu. Šito, per šitą vakarą taip pat matysime trumpą kelių minučių filmą apie Grigorijaus
pobuvi čia pasienin vietoje. Także dużo jest z nami i wielu z Państwa tutaj pamięta jeszcze obecność Grigorija Kanowicza w latach 90. u nas w Sejnach. Wielu z Państwa zna książki Grigorija Kanowicza, więc jest on tutaj cały czas z nami obecny. Jego duch, obecność jest bardzo silna na pograniczu. Natomiast no, moim zadaniem będzie też, żeby wydobyć z tego dużego ciężaru opowieści ojca też obecność syna. I od tego bym w ogóle chciał rozpocząć naszą rozmowę. Dalis iš jūsų čia esančių turbūt gerai prisimena Grigorijaus buvimą Seinuose apie 90-uosius metus. Jis čia visuomet buvo aktyvus ir gyvas ir atmintis apie jį visą laiką čia gyva. Tačiau šito susitikimo metu Kšištofui svarbu išgauti ne tik apie Grigorijų tai, ką mes žinom ar ką galima atrasti naujo, bet norim taip pat pristatyti sūnų, tiksliai Sergejų. Ir tai bandysim per šitą vakarą padaryti. Bo twój los, Sergeju, mógłby być takim losem życia w cieniu wielkiego nazwiska i wielkiej opowieści o ojcu. Jūsų, Sergeju, toks likimas gali atrodyti šiek tiek tėvo šešėlį. I czasem z synami bywa tak, że chcą uciec spod tego cienia, chcą znaleźć swoją niezależną, własną drogę, nori surasti savo nepriklausomą kelią, oddalając się, czy nie będąc w ogóle blisko zainteresowany tym, nutolstant ar visai nebandant būti arti ir domėtis, ale wiem, że twoja droga jest inna. Tačiau žinau, kad tavo kelias yra kitoks. Jis šilniai cały čas związanas ojcem, yra stipriai visą laiką susijusi su tėvu, su tėvais. A jednocześnie staje się też twoją własną drogą i chciałbym, żebyś o tym nam troszkę opowiedział. O tuo pačiu tampa jūsų pačiu keliu ir apie tai norėtum, kad mums šiandien papasakotumėt. Witamy Państwu, laba wakara. Aš turbūt pradėsiu nuo atsakymo į paskutinį Kšištofo klausimą. Najprawdopodobniej zacznę od odpowiedzi na ostatnie pytanie Krzysztofa. Apie bėgimą iš tėvo šešėlio. O ucieczce z cienia właśnie ojca. Aš taip pat esu šioks toks rašytojas. Ja też jestem sam trochę pisarzem. Ir aš esu kažkada viename interviu i po našu klausimą atsakęs taip. I podczas jednego z podobnych wywiadów na to pytanie odpowiedziałem właśnie tak. Man tėvo batai yra per dideli. Dla mnie buty ojca są za duże. Bet aš tuo labai didžiuojuos. Ale ja jestem z tego dumny. Matuotis jų aš nesiruošiu. Mėžyti tik būtų niemam zamiarų. Man gražu žiūrėti, kad jo batai yra didesni už mano. Jis pimyvo patšėt, že jego būtų sau vienkšio od mojich. Aš savaime suprantama norėčiau padėkoti Kšištofui, Malgožatai. Chciałbym oczywiście podziękować Krzysztofowi i Małgorzacie. Jums visiems susirinkusiems. Wszystkim obecnym. Aš tikrai nesu vertas tokios garbės. Ja naprawdę nie jestem wart takiej uwagi. Aš tikrai labiau norėčiau, kad mano vietoje čia sėdėtų mano amžinatilsi tėvas. Naprawdę wolałbym, żeby tutaj na moim miejscu siedział mój tata. Bet toks yra gyvenimas ir aš dėkingas likimui, kad yra tokių žmonių, kaip Malgožata ir kaip Kšištofas, tokių organizacijų kaip Pograničia, kur aš galiu pabūti dar kartą savo tėvo šešėlėje kartu su jumis. Jestem niezmiernie wdzięczny, że dzięki właśnie takim osobom jak Krzysztof, Małgorzata, jak Pogranicze, że mogę pobyć w takim momencie, w takim miejscu
jeszcze raz w cieniu swojego ojca. Iš visų užsienio šalių, iš visų užsienio kalbų, į kurias tėvo romanai buvo ir yra verčiami. Ze wszystkich krajów i języków, na które dzieła literackie mojego ojca były tłumaczone. Lenkija užima ypatingą vietą. Polska zajmuje miejsce szczególne. Pirmiausia dėl to, kad tai buvo pirmoji valstybė, kurios vertėjai dar tais sovietiniais laikais atkreipė dėmesį į tėvo kūrybą. Przede wszystkim dlatego, że Polska, że polscy tłumacze byli tymi pierwszymi, którzy zwrócili uwagę w ogóle na dzieła mojego ojca. Tėvo į Lenkiją buvo labai artima, ne tik geografiškai. Polska dla ojca była bardzo bliska, nie tylko geograficznie. Jis gyveno beveik visą laiką, išskyrus evakuacijos metus, jis gyveno greta Lenkų. On mieszkał blisko Polaków. Jis laisvai kalbėjo lenkiškai. Swobodnie mówił po polsku. Skaitė knygas ir klausydavosi jų radio. Czytał książki i słuchał radia. Ir jam labai, labai iš tikrųjų buvo svarbu, kad jo kūryba yra prieinama Lenkų skaitytojui. I niezwykle ważnym było dla ojca to, że jego twórczość jest dostępna dla czytelników polskich. Tai gal kol kas tiek. To może jak na razie tyle. No, przy okazji tego, co powiedziałeś, wspomnijmy pierwszego tłumacza powieści Grigoria Kanowicza na polski, czyli Aleksandra Bogdańskiego, o którym ojciec sam mówił, że czasem jak czyta go po polsku, to wydaje mu się, że brzmi lepiej niż w oryginale. Prisimenant pirmą vertėją, kuris vertė pirmus kūrinius, tėtis sakydavo, kad skaitydamas lenkiškai, gal visai skamba, skaitant lenkiškai skamba geriau nei lietuviškai, nei oryginalas. Czyli przetłumaczył Łzy i modlitwy głupców, a potem Koziołka za dwa grosze. I jeszcze póki żył, po prostu tłumaczył dla naszego wydawnictwa. I też jest szczęściem, że Kanowicz w ogóle ma szczęście do dobrych tłumaczy na język polski. Żeby skończyć na Jerzym Czechu, który przetłumaczył Czary Szatana, tą ostatnią przez nas wydaną powieść, też fantastycznie przetłumaczoną. Galima sakyti, kad Grigorijus ištisus metus turėjo tokią laimę geriems vertėjams, kurie iš tikrųjų labai gerai vertė jo kūrinius. No ale znowuż sprawiłeś tak, że zaczynamy mówić o twoim ojcu. A ja chciałbym... Jei pastebėjo, tai visai netyčiom turėjom kalbėti apie Sergiejų ir kalbam vėl apie tėtį. Porozmawiać i o tobie, Sergeju. Chciałbym porozmawiać o człowieku młodym, jak ja cię poznałem na początku lat 90. O mes norime pakalbėti apie Sergiejų, apie jauną žmogų, su kuriuo susipažinau 90-ųjų metų pradžioje. Świat przed tobą stał otworem. Pasaulis buvo tau atdaras. Zajmowałeś się przemysłami informatycznymi, nowoczesną technologią. Užsiiminėjai naujomis technologijomis. Miałeś pracę najpierw w Izraelu. Pirmiausia dirbai Izraelyje. Gdzie, jak cię spotkałem w Litwie, to przyjeżdżałeś jako sprzedawca sprzętu wysokiej techniki. Kur susitikome Lietuvoje, tai tu tuomet prekiavai Audi įrangą kokią? A potem przyjeżdżasz do nas z Brukseli, czyli miejsca, gdzie teraz mieszkasz od wielu lat. O vėliau atvažiuoji pas mus iš Briuselio, kur gyveni jau daug metų. Czyli właściwie mógłbyś zbudować swoją życiową drogę na jakby niezależnym od tych spraw. Galėtum laisvai turėti savo nepriklausomą kelią, visai nepriklausomą nuo tėvo. A jednak poznaliśmy cię od samego początku jako człowieka, który strasznie dba o spuściznę i pracę ojca. O visgi nuo pat pradžių taip pat tave pažinome kaip žmogų, kuris labai rūpinasi tėvo palikimu, tėvo darbais. Jakby promocją czy wydawaniem książek
Ojca na różne języki świata. Užsiėmė tėvo knygų leidybą įvairiose šalyse, įvairiomis kalbomis. Ale jednocześnie w tym samym czasie, kiedy zajmowałeś się nowoczesną technologią, nowoczesnymi technologiami, założyłeś NGO, organizację, która opiekowała się, czy za misję przyjęła dokumentację cmentarzy żydowskich w Litwie. Kuomet užsiiminėjai naujomis technologijomis, taip pat tuo pačiu metu pradėjai rūpintis žydų palikimu Lietuvoje. Czy nazywa się ciągle Maceva, prawda? Galite pasakyti, kaip lietuviškai šitą pavadinti? Maceva. Czyli jakby od początku, bo są dwaj bracia, synowie Grigorija, Dmitrij i Siergiej. Yra du broliai, Dmitrij ir Sergejus, du sūnus. Dzisiaj mieszka w Kanadzie. Dmitrij dabar gyvena Kanadoje. Zajmuje się innymi sprawami. Ir užsiima kitais reikalais. Natomiast Siergiej przyjeżdża do nas z Litwy i tam cały czas ma dużo do zrobienia. Sergejus visuomet pas mus atvažiuoja iš Lietuvos. Dziedzictwa żydowskiego, pamięci żydowskiej. Ir visą laiką turi daug padaryti żydų. Nie tylko ojca, ale właśnie całego dziedzictwa żydowskiego w Litwie. Nie tik tėvui, bet ir visai żydų visuomenei. Jak to się stało? Dlaczego tak jest? Jakbyś mógł więcej o tej swojej pracy powiedzieć, Sergeju? Kodėl taip yra ir gal gali mums pasakyti ką nors daugiau, kodėl taip yra? Na, man iš tikrųjų nėra labai patogu kalbėti apie save, reiškia tėvo knygos prezentacijos proga, bet nie jest dla mnie łatwo mówić o sobie. Tego wieczoru przy właśnie prezentacji książki mojego ojca. Matoka to su priverstos. Ale jestem, widzę, zmuszony. Aš pakartosiu dar vieną dalyką, kad taip jau šiek tiek apsisaugočiau. Powtórzę jeszcze jedną rzecz, żeby troszkę tak się zabezpieczyć. Sūnus už tėvą neatsako. Syn nie odpowiada za ojca. Nei už jo pergalės. Ani za jego zwycięstwa. Nie już jego pralaimėjimus. Gal už pralaimėjimus reikia atsakyti. Ani za jego zwycięstwa, ani za jego jakieś takie, nazwałbym, upadki czy błędy. Bet aš matau, kad iš tikrųjų man reikia prisistatyti, tai aš Ale widzę, że no muszę się przedstawić, a więc pabandysiu to padaryti labai, labai glaustai. Spróbuję zrobić to bardzo ściśle. 90-ais metais aš tapau, nebijau to žodžio, priverstiniu medicininiu emigrantu iš Lietuvos. W latach 90-tych stałem się takim przymuszonym medycznym emigrantem. Wybaczcie moje tłumaczenie też, bo to będzie, wiecie. Man teko gelbėti sūnų nuo mirtinos ligos, jį ištikusios Lietuvoje ir viskas baigėsi gerai. Musiałem ratować syna przed śmiertelną chorobą i wszystko skończyło się dobrze. Bet svarbu to pasakyt, atsakant į dalį Krzysztofo klausimų. Ważne jest to zaznaczyć, odpowiadając właśnie na te pytania Krzysztofa. Aukštosios technologijos mano gyvenime atsirado lygiai taip pat netikėtai ir priverstinai, kaip atsirado ir pati emigracija. Wszystkie te technologie w moim życiu odnalazły się równie niespodziewanie, jak i ta emigracja. Aš prieš išvažiuodamas buvau jaunas poetas. Przed wyjazdem byłem młodym poetą. Justinas Marcinkevičius, nebijau to pasakyti, reiškia, sakė, kad visai neblogas. Litewski tak znany poeta Justinas Marcinkevičius mówił, że nawet niezłym, nie boję się tego przyznać. Bet gyvenimas privertė padaryti va tokią pertrauką tarp to, kas patinka ir tarp to, kas reikalinga. Jednak los zmusił mnie wybrać między tym, co mi się podoba, a to, co w danym momencie jest najbardziej użyteczne i potrzebne. Todėl aš buvau priverstas daryti ne visai tai, kas man patinka. A więc zostałem zmuszony robić nie bardzo to, co mi się podoba. Tai, kas reikalinga ir taip atsirado aukštosios technologijos. Ale to, co powinienem i w taki sposób odnalazły się właśnie te w moim życiu wysokie technologie. Ir tas tarpas truko gana ilgai. I ten przedział w życiu trwał dość długo.
Tol, kol mano gyvenime neatsirado dabartinis projektas, kurį aš laikau viso savo gyvenimo projektu. Trvalo to do tego momentu, póki w moim życiu nie pojawił się projekt, który trwa jeszcze do dnia dzisiejszego. Aš esu Žydų istorijos muziejaus Šeduvoje iniciatorius ir vadovas. W miejscowości Szedowa jestem organizatorem, głównym, głównym programistą i tworzenia Muzeum Historii Żydów. Tak, w Szedowie. Muzeum vadinasi Dingęs Štetlas, Lost Štetl. Štetl. Czyli zaginione miasteczko, zaginione miasteczka. Zaginione to toks projekt, tak? Tak się muzeum będzie nazywało. I taka będzie nazwa muzeum. Ja 11 lat reiškia, užsiemu šito projektu. I już 11 lat zajmuję się tym właśnie projektem. Muzejus atsidarys po metu. Muzeum otworzymy za rok. Ir man šitas darbas yra iš tikrųjų labai svarbus ir man nusišypsojo laimė, kad aš reiškia, galėjau užsiimti galų gale gyvenime to, kas man atrodė svarbu, prasminga. I ta praca jest dla mnie niezwykle ważna i dziękuję losowi, że mogłem się zająć czymś, co jest dla mnie bardzo istotne w życiu. Yra žmonių, kurie sako, kad mano tėvas sukūrė rašytinį paminklą Lietuvos. Są ludzie, którzy twierdzą, że mój ojciec utworzył taką pisaną pamięć, historię. O man nusišypsojo laimę padaryti tai materialiu būdu. A ja mogę to spełnić w taki sposób materialny. Be kita ko, Krzysztofas paminėjo Maceva. Maceva hebrajiškai reiškia antkapį. Krzysztof nadmienił tutaj Macewę, co z języka hebrajskiego pomnik. Nagrobek. Tai yra vieša įstaiga, nevalstybinė, kurią aš įkūriau prieš 12 metų. Jest to jednostka niepaństwowa, którą utworzyłam 11 lat temu. Ir kurios tikslas yra virtualiai apsaugoti, išsaugoti, dokumentuoti likusias Lietuvoje žydų kapines. I jej zadaniem jest wirtualnie zachować pamięć o cmentarzach żydowskich w Litwie. Tai tiek trumpai apie save. Tak krótko o sobie. Szedowa to jest miejscowość, bo już troszkę z Siergiejem o tym rozmawiałem, 3000 mieszkańców, troszkę więcej niż Sejny, między Szawlami a Poniewierzem. Między Szawlami i Poniewierzem. Čia jūs turbūt labai gerai žinot, kur Šeduva, kas man pasakys, taip, nemeluoja, tarp Šaulių ir Panevėžio. I povstaje tam muzeum zaprojektowane zresztą przez tego samego architekta, który programował Polin, projektował w Warszawie. Muzeum z prywatnej dotacji, prywatne, które będzie otwarte w przyszłym roku. Tai muzejus iš privačių lėšų, kurį atidarysime po metu. Którego takim szefem programowym budowania programu jest Siergiej. Kurio tiksliai pagrindinio organizatorio, pagrindinio šefo yra Siergiejus. Wyobrazili, że powstaje obiekt, miejsce, które będzie upamiętniało na przykładzie jednego miasteczka, takiego Štetla w Šadowie, jakby ten fenomen żydowskiej kultury, czyli małych miasteczek zwanych Štetlami. Ir tai bus vieta, kur mes matysime vieno tokio miestelio pavyzdžių, tokią atmintį skirtą visiems mažiems žydų miesteliams. I takie miasteczko zawsze było bohaterem powieści tego świata Grigorija Kanowicza, który tak jak Siergiej powiedział, zostało jakby zapisane w jego książkach. Ir toks miestelis jis buvo užrašytas Grigorijaus knygose. I teraz będziemy mieli tą materialną historię. Ir dabar mes pamatysime tokią materialią historię. Czyli zapraszasz nas na otwarcie?
Tai mūsų kvietė į atidarymą. Kiedy będzie? Visus labai kviečiu, nes po 11 darbo metų jau ir patys, reiškia, patikėjom, kad finišo tiesioji ir kitą metą vasarą atsidarys. Tai tikrai prašom apsilankyti. Zapraszamy naprawdę wszystkich. Po 11 latach trudnej pracy zaczęliśmy sami wierzyć, że uda nam się otworzyć to miejsce. A masz, znasz już datę otwarcia? Ar žinai gal datą atidarymo? Negaliu dar pasakyti, dėl to, kad norim apsidros, bet tai bus vidurvasario. Nie możemy dokładnej daty jeszcze wskazać, ale będzie to gdzieś tak około, no, środek lata. Mm-hmm. Bo dla nas, myślę, wszystkich to ważne i dla nas w pograniczu również, że mums będziemy mieli takie miejsce sentiems, ir visiems po drugiej stronie granicy. Labai svarbu. Mm-hmm. Aš norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad chciałbym powiedzieć taką rzecz, że muziejaus idėja, aišku, gimė man, bet ji nebūtų gimusi, jeigu ne mano tėvo kūryba. Idea muzea, utworzenia muzeum urosła tutaj w głowie Sergeja, ale nie byłoby ani takiego marzenia, ani pomysłu, jeżeli nie twórczość ojca. Kadangi aš su ta kūryba buvau ir esu labai gerai susipažinęs. Z twórczością jestem bardzo dobrze zapoznany. Tai muziejaus, reiškia, turinio parodos idėja, man ilgai ieškoti jos nereikėjo. To jakby takiej koncepcji muzeum i wystawy nie musiałem długo szukać. Lietuvoje labai populiarus žodis litvakai. W Litwie jest popularne słowo Litwak. Bet labai mažai kas, reiškia, susimasto, ką to žodis reiškia. Ale mało kto się zastanawia, co to słowo oznacza. Encyklopedinis apibrėžimas sakytų, kad tai yra Lietuvoje arba Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje gimęs Żydos. W encyklopediach znajdziemy wyjaśnienie, że jest to w Litwie albo w Wielkim Księstwie Litewskim urodzony Żyd. I žodis Štetlas yra taip pat priklausantis, reiškia, Lietuvos didžiajai kunigaikštystei, ne tik Lietuvai. I drugie słowo. Štetl. I to drugie słowo Štetles także jest w Wielkim Księstwie Litewskim używane. Mes labai dažnai kalbame ir labai dažnai naudojame ir vartojame savokas, nesuteikdami joms reikalingos reikšmės. Często używamy wyrazów, używamy słów, których znaczenia nie do końca rozumiemy. Na pavyzdžiui, Lietuvoje Litvakas. Na przykład w Litwie Litvakas. Tai dažniausiai, reiškia, kas nors labai įžymus žmogus. To najczęściej ktoś znany. Kurio protėviai gali būti kilę iš Lietuvos, bet kuris pats galbūt ir net nežino, kad jis yra Litvakas. Ktoś znany i którego ojcowie mogą być jakby z Litwy, ale on sam może nawet nie wiedzieć, że jest tym Litwakiem. Litvakas yra tapatybė pirmiausia, identitetas. Litvak jest to przede wszystkim tożsamość narodowa. Tai yra papročiai, religija, kultūra. To jest religia, kultura, tradycje. Santykiai su pasauliu. Współżycie ze kalba, światem, język. Ir visa tai yra dingę. I wszystko to gdzieś zostało zatracone. Ir tie žmonės, kurie sukūrė tą tapatybę, tą identitetą, Litvakai. I te osoby, które utworzyły tą tożsamość. Jų beveik nebėra. Ich już prawie nie ma. Ir todėl
man pasirodė svarbu įamžinti ir suteikti tą reikšmę būtent paprastiems žmonėms, kurie kūrė tą kultūrą. I dla mnie stało się właśnie ważnym to, żeby upamiętnić. Mano tėvas yra garsus litvakas, Kanovičius, tai mój labai garsi pavardė. Jest znanym litvakiem, to jest bardzo znane nazwisko. Bet iš kur jis atėjo? Ale skąd on przyszedł? Iš kokios šeimos? Z jakiej rodziny? Kas buvo tie žmonės, kurie sukūrė jo identitetą? Kim były osoby, które stworzyły tą tożsamość? Mano senelė, paprastas, reiškia paprasta moja babcia, namų šeimininkė. Zwykła gospodyni domowa. Mano senelis. Mój dziadek. Vyriškų kostiumų siuvėjas. Mój dziadek krawiec. Mano proseneliai, kurie buvo staliai ir batsiuviai. Moji pradziadkowie, którzy szyli buty. Kaip tie žmonės gyveno? Kuo jie gyveno? Jak ci ludzie žili? Jak žili? Koks jų buvo santykis su išoriniu pasauliu? Jak oni współżyli ze światem zewnętrznym? Su miesteliu. Z miasteczkiem. Su kaimino. Z sąsiadami. Su šalimi. Z innymi krajami. Ir su pasauliu. I z całym światem. I visus šitos klausimus šitiems žmonėms išėjus, šitas muziejus ir bandys atsakyt. I na wszystkie te pytania, już po odejściu tych osób, właśnie to muzeum będzie szukało odpowiedzi. Rozumiem, że to muzeum umiejscowione w Szadowie będzie upamiętniało, bo sponsor, który przekazał swoją fortunę na to, pochodzi z tego miasteczka, prawda, z Szadowy. Te Šeduvos muziejus, taip, jo remėjas, taip, yra kilęs iš Šeduvos miestelio. Remėjo tėvai tiksliai yra kilę iš, dokładniej sponsora rodzice są z tego miasteczka. Z tego miasteczka. Natomiast opowieść będzie bardziej uniwersalna o całym fenomenie, o którym teraz opowiadasz. Štetla i litvakų. Pasakojimas bus platesnis. Czyli też twojego rodzinnego štetla, czyli Jonavy. Skąd tai tuo pačiu ir Jonavos, tavo šeimos štetlo. I które to miasteczko jest bohaterem bardzo wielu jego powieści. Ir Jonava, kur yra labai dažnai minima knygose. Tai, žinot, yra atsakymas paprastas būtų taip. Prostą odpowiedzią byłoby powiedzieć tak. Nors kiekvieno žmogaus gyvenimas jis yra unikalus. Chociaż życie każdego człowieka jest unikalne. Bet yra universalių dalykų, kurie mus visus sieja. Są jednak rzeczy uniwersalne, które łączą nas wszystkich. Meilė. Miłość. Profesja. Profesja. Kartais išdavystė. Czasami zdrada. Suprantat? Ir tai kartojosi kiekvienam miestelyje. I to się powtarzało w każdym miasteczku. Jie visi meldėsi. Oni wszyscy modlili się. Vienam Dievui. Do jednego Boga. Jie skaitė tą pačią Bibliją. Oni čitali tą samą Bibliją. Jie visi svajojo, kad jų vaikai taps labai garsiais rabinais. Oni wszyscy marzyli, że ich dzieci będą znanymi rabinami. Jie visi siuvo, adė ir gydė. Oni wszyscy szyli, leczyli. Kai kurie mėgino keist pasaulį nesėkmingai. Niektórzy nieudolnie próbowali zmieniać świat. Bet visi gyveno tą paprastą gyvenimą diena iš dienos ir galvojo, kad jisai niekados nesibaigs. O jeigu baigsis, jis baigsis kaip ir visur. Ale wszyscy, Žydų kapinėse. Wszyscy próbowali wieść, wiedli takie same życie i głęboko wierzyli, że wszyscy skończą żywot w taki sam sposób na żydowskim cmentarzu. Ir gyvenimo ciklas niekad nesustos, bet jis sustojo. I że ten cykl życia nigdy się nie zatrzyma, ale on się zatrzymał. Tai lygiai kaip ir tėvas, aš manau, kad tie žmonės nusipelnė būti jų gyvenimas. Również jak i ojciec uważam, że wszyscy ci ludzie jie nusipelnė būti įamžinti. Ir zasłużyli na to, żeby ich pamięć o nich uwiecznić. Būtina juos prisiminti. Że ważnym jest ich wspomnieć i pamiętać o nich, jak już my sami odejdziemy.
No, myślę, że już powoli zarysowuje nam się obraz tego, jak te dwie opowieści się będą, już się przeplatają. Atrodo, kad jau tie dvi istorijos, tėvo ir sūnaus, viena su kita jau painiojasi, persipina. Ale przejdźmy teraz do ojca i bym poprosił Agatę, żebyśmy w tym momencie zrobili dabar pakalbėsime apie tėvą, ar šiuo metu žiūrėsime krótką prezentację. I Staszka, trumpa tak, filma. Tego filmu dokumentalnego. My w ogóle jesteśmy w trakcie przygotowywania na przyszły rok. Będzie rocznica 95. urodzin Grigorija Kanowicza i mam nadzieję, że uda nam się wtedy już zrealizować cały film z naszego archiwum pogranicza o Grigoriju Kanowiczu i zaprosimy Państwa na premierę gotowego filmu, a teraz tylko pokażemy jeden fragment z tego filmu. Tak, tak, nasza rodzina wszystko z Jonawy, pisarzy tej rodziny nie było. Byli krawcy, szewcy, fryzjery byli, no inteligentów to nie było. Nie z strony babci, nie z strony dziada, jednego i drugiego, to byli rzemieślniki. Вот. Я есть там первый. Так и ну, как-то повезет. Ага, бьем так. Может, не bardzo данный. Яко немовленец, але несмышленыш, который не bardzo вели ве. Творчество не есть ведза. Вот. Творчество сон ведь, но nawet jak te obrazy dziecki, kiedy dziecko maluje, to może być nie bardzo to są, nie to zawsze nie jak pani powiedziała, przemyślane, ale to idzie od serca, od to nie jest zrobione, to nie porównywać z jakimi obrazami wielkich malarzy, wiecie? Ale wielkich malarzy też jest. Ja kiedy patrzę na Picasso i kiedy ja widzę no, taki, jak to powiedzieć, nieordynarny, niestandardny rzeczy na jego obrazach, to ja też myślę, że to idzie od Picasso dziecko. Nie od dzieciństwa, od dziecka, bo to jest To jest pogląd zupełnie inny na świat, na wszystko. I kiedy to dziecko, ta dzieckość, nie dwiży tobą, jak to powiedzieć. Kieruje tobą. Jak nie kieruje tobą, wtedy ta twoja twórczość już nie taka wartowa. No ja myślę o dzieciństwie, nie o sklerotycznym, wiecie, bo człowiek zwraca i do takiego dzieciństwa, ale ja myślę o innym, kiedy pojęcie, kiedy wszystki świat jest, no jak
jak pierwszy raz. Вот. On budzi zdziwienie, on budzi lzy, on budzi uśmiech. Tak. Вот так, jak у dziecka. I kiedy to możliwe, to pięknie, to ja myślę, że takimi вот, dziećmi byli wszyscy najlepsi pisarze вот, świata. Oni byli mędrymi ludźmi, oni wszystkie problemy rozwiązać, no bardzo, bardzo złożone problemy, ale oni byli... Ale wrażliwość mieli dziecko. Aš pabandysiu keliais sakiniais pasakyti, ką gerbiamas Grigorijus Kanovič per šitą filmą pasakė, keletą labai svarbių minčių. Visų pirma, kad šeima iš Jonavos, bet kad šeimoj buvo batsiuviai, buvo siuvėjai, buvo kirpėjai, buvo visokių amatininkų, bet nebuvo inteligencijos. Ir kaip jis pats kukliai sako, nu aš toks kitoks esu pirmas iš tikrųjų šeimoje. Ir antra svarbi labai mintis, iš kur imasi svarbiausi tokie žymiausi tapytojai, literatūros kūrėjai. Kas yra labai svarbu tokiam kūrėjui, tas toks vaikiškas jautrumas, toks pasaulio matymas, lyg pirmą kartą. Tai va tokios svarbiausios gal kokios mintys buvo per šitą filmą išsakytos, o filmo tasa bus ilgesnė, bet dar po kokio laiko. Dzięki. W kilku słowach tak ujęłam tak, po prostu tak bardzo film. Dziękuję. No, bardzo ważne przesłanie ojca o tym, co jest mądrością pisarza i jego tajemnicą, jeżeli potrafi zachować dziecko w sobie. Taip, apibendrinant, taip, visoj kūryboj tas šviežumas, tas vaiko jautrumas yra pats svarbiausias, tokia didžiausia visų kūrėjų paslaptis. Czyli nie chodzi o takie zdziecinnienie na... Čia nekalbam apie suvaikėjimą jau vėlesniais metais. A o siłę... prawda, autentyczność bet apie tokio, dziecka, tokio vaiko jautrumo išgavimą ir matymą pasaulį per tą tokią vaikiško jautrumo prizmę. Myślę, że bardzo to byłoby też bliskie naszemu patronowi tego miejsca, czyli Czesławowi Miłoszowi. Ir manau, kad tai būtų ir mūsų čia Milošui irgi labai aktualu. Który bardzo podobnie się na te rzeczy zapatrywał. Kuris labai panašiai mąstė. Ale zwiąże się z tym moje pierwsze pytanie. Pečia jau pirmas klausimas. Teraz do ciebie jako do syna. Klausimas tau kaip sūnui. Grigorija Kanovicza, bo chciałbym cię zapytać o jego obecność ojca no u was w rodzinie, jak go pamiętasz z dzieciństwa. Koks buvo tėvo buvimas jūsų šeimoje, kaip jį prisimeni vaikystėje, iš vaikystės? Czy było w twoim doświadczeniu tego dzieciństwa coś takiego, co znamy później z książek pana Grigorija, to znaczy... Ar tavo vaikystės patyrime yra kas nors, ką mes pažįstam iš knygų? Czy te opowieści, ten geniusz opowieści, opowiadania, genius, który stworzył te wszystkie powieści Grigorija Kanovicza, który się parasie, objawiał się w ojcu, czy on wam też tak opowiadał? Czy znasz takiego, czy pamiętasz takiego ojca opowiadającego wam te historie? Ar prisimeni tokį tėvą pasakojantį jums šitas istorijas? W książkach potem ar visa tai tik knygose atradai vėliau? Na, vaikystėje ir paauglystėje. V dėčinstvė į vėkų nastoletnim. Aš tėvą prisimenu tik tai palinkusi virš stalo. Pripominam sobie ojca tylko pochylonym nad biurkiem. Paauglystėje aš tapau vienu iš šeimos narių, kurie
vieni pirmųjų pradėjo skaityti, reiškia, parašytos knygos rankraštį. W wieku nastoletnim stałem się jednym z członków rodziny, który zaczął czytać brudnopisy ojca. Taip, kad vaikystė iš tikrųjų buvo, čia reikia pasakyti, kad mama, kuriai netrukus 94. Trzeba wspominając o mamie, która niedługo skończy 94 lata. Ji buvo visų mano tėvo knygų redaktorė. W dzieciństwie to ona była redaktorem wszystkich książek mojego ojca. Bet ji buvo ir mūsų visos šeimos redaktorė. Ale ona też była redaktorem całej naszej rodziny. Tai aš noriu pasakyti, kad mama iš tikrųjų tėvui kūrė visas sąlygas, kad jis galėtų tik tai rašyti. Pragnę powiedzieć, że mama stworzyła wszelkie warunki dla ojca, żeby on mógł tworzyć. Tai mano vienas iš vaikystės prisiminimų, kuris būtų toks, nu, sakykime, iš klasikinės šeimos tėvo ir sūnaus, reiškia, ko tėvas moko sūnų. Jedno ze wspomnień takich z dzieciństwa, takich klasycznych wspomnień, czego ojciec uczy syna, byłoby takie. Kažką moko žaist futbolą, kažką moko dar kažką daryti. Kogoś uczy ojciec grać w piłkę, kogoś jeszcze czegoś innego. Mnie tėvas mokė žaisti šachmatais kartu su juo. Mnie ojciec uczył grać w szachy. Koniec, więcej nic. Ir man labai rūpėjo jį nugalėti. I bardzo mi zależało, żeby go pokonać. Ir man niekaip nepavykdavo. I w żaden sposób mi to się nie udawało. Dėl vienos paprastos priežasties, kurią jis man visą laiką nurodydavo. Z jednego bardzo prostego powodu, który też ten powód zawsze mi ojciec jakby pokazywał, o co chodzi. Jis manęs visą laiką klausdavo, kur tu skubi? Zawsze mnie pytał, gdzie się śpieszysz, pomyśl. Aš neturėjau laiko galvoti. Ja nie miałem czasu myśleć. Ir todėl aš jam visą laiką praloždavau. I dlatego cały czas przegrywałem z ojcem. Tai šitą iš vaikystės aš prisimenu labai gerai. To z dzieciństwa przypominam sobie bardzo dobrze. A powiedz jeszcze, w jakim języku rozmawialiście? Bo teraz rozmawiamy po litewsku. Ojciec pisał książki po rosyjsku. O, pasakyk dar, kokia kalba bendravo, te... A jak rozmawialiście w lietuviškai, knygas tėvas rašė rusiškai. Namuose bendravom rusų kalbą. W domu mówiliśmy po rosyjsku. Aš bandžiau mokytis jidiš, todėl kad man labai rūpėjo suprasti, reiškia, apie ką tėvas šneka su mano seneliu. Próbowałem się jednak też uczyć języka, żeby zrozumieć, o czym mówi ojciec z dziadkiem. Tai aš kažkiek pasimokiau, bet... Czyli jidiš, tak? Jidiš. Aš kažkiek pasimokiau, bet, žinot, paauglystės, reiškia, bilionės ir pagundos buvo stipresnės. Troškę się poduczyłem, ale wiecie, wiek nastoletni i jakby życie tego okresu było tak ciekawe, że nie zawsze to gdzieś wychodziło. Tak. Bo to było dosyć radykalna z jego strony decyzja, myślę, do końca życia, bo on żyjąc potem w niepodległej Litwie i potem żyjąc w Izraelu do końca swojego życia, do końca pisał w języku rosyjskim. Gyvenant nepriklausomoje Lietuvoje ir vėliau jeszcze gdzie później? W Izraelu. Ir vėliau Izraelija, Kanonovičius rašė rusiškai. Potrafiłbyś wytłumaczyć, powiedzieć, czy rozmawialiście na ten temat, dlaczego postanowił pozostać przy tym języku? Ar kalbėjote, kodėl tėvas paliko prie šitos kalbos? Bo właściwie stał się też takim pisarzem bezpaństwowym. Tapo tokiu rašytoju be valstybiniu, be valstybės. Czyli nie pisał w języku państw, w których mieszkał. Nie rašė ta kalba valstybės, kurioje gyveno. A jednocześnie był bardzo litewski. O, tuo pačiu buvo labai lietuviškas. I bardzo żydowski. Ir labai žydiškas. Čia toks amžinas, reiškia, noras, kuris turbūt turi gan ilgą tradiciją. To taka właśnie odwieczna chęć, która ma już chyba długą tradycję. Turbūt nuo
po renesanso laikų. Kai, Już nawet od renesansu, od czasów renesansu. Kai rašytoje reikia būtinai reiškia padėti į kažkokį nacionalinį stalčių. Od kiedy to pisarza chce się gdzieś zaszufladkować, do jakiegoś przypisać jakiemuś państwu. Kaip tėvas pats sakė, iš jo reiškia kalba, kurią jisai būtų rašęs, iš jo atėmė karas. Ojciec, jak sam mówił, język, w którym mógłby pisać, odebrała wojna. Kai užėjo sovietai, tai pagal tėvo atsiminimus. Kiedy przyszli komuniści? Jis mokėjo rusiškai du žodžius. Po rosyjsku wówczas ojciec znał dwa słowa. Ura ir Čiapajevas. Dwa słowa. Ura, dėl to, kad atėjo tarybinė kariuomenė. Ura, dlatego, rėkdavo, ura. Że tak jak się przyszły te wojska, to zawsze się witało, krzyczało ura. O Čiapajevas, to był taki film, który reiškia sukdavo prieš A Čiapajevas to był taki film, który wówczas był wyświetlany. Jis atsidūrė, reiškia, šitas vaikas, kuris moka du žodžius rusiškai. I właśnie w tym środowisku jest młody, mały człowiek, który zna właśnie te dwa wyrazy. Kazachu stepesa, ewakuacji. W stepach kazachskich. Ewakuacji. Ir jis pradeda lankyt kazachų mokyklą ir pradeda kalbėt kazachiškai. I tam zaczyna uczęszczać do szkoły kazachskiej i mówić w tym języku. I rusų kalbą jis niekados, aš manau, nesuprato kaip nacionalinę kalbą. Kaip jo kažką susijusio su jo paties tapatybė. Języka rosyjskiego nigdy on nie rozumiał jak swojego nacjonalnego języka, jak języka, z którym się utożsamiał. Jest tiesiog tobulai įvaldė ją kaip įrankį. Ale on w sposób całkowity, perfekcyjny kaip ten język poznał. Nauczył się tego języka. Savyraiškos įrankį. I był to taki w jego rękach takie narzędzie najlepsze. Jeigu man asmeniškai reikėtų pabandyti padėti jai kažkokį nacionalinį stalčių. Jeżeli ja sam musiałbym ojca przypisać do jakiejś tej właśnie szuflady dla poszczególnego państwa, czy nacjonalnej takiej szuflady, narodowej, narodowej szuflady. Jis yra, reiškia, rusiškai rašęs Lietuvos žydų rašytojas. Dabar lietai. Rusiškai rašęs. To on jest dla mnie teraz po rosyjsku piszący. Lietuvos žydų rašytojas. Pisarz litewski. Litewsko-żydowski. Po rosyjsku pisarz. Jo personaży, jo personaży. Wszyscy Krzysztofa słyszeli. Jo personaży ir kontekstas yra żydiški. Jego bohaterowie i kontekst tych książek są żydowskie. Bet man labai nepatogu apie tai kalbėt, bet bardzo niewygodnie jest mi o tym mówić. Mano asmeninė nuomonė, ale moim prywatnym zdaniem. Jo, reiškia, jo humanizmas, jis pakyla aukščiau nacionalinio lygio. Ale humanizm ojca jako twórcy jest ponad narodowości. Todėl, kad neįmanoma pasakyti, kokios tautybės yra meilė, arba kokios tautybės yra išdavystė. Tak jak nie można powiedzieć, jakiej narodowości jest miłość albo zdrada. Ir jeigu jam pavyko, ir aš manau, kad jam pavyko, reiškia, perteikti tą humanišką universalumą. Jeżeli jemu właśnie się udało przekazać tą humanistyczną, humanitarną uniwersalność. Tu reiškia humanizmo vertybių, universalumą. Te wszelkie uniwersalne wartości. Tai turbūt todėl jį ir verčia į kitas kalbas, nepaisant to. To prawdopodobnie jest też tłumaczony na te wszystkie inne języki, nie patrząc na to. Kad jo personažai vadinosi Chaimas, Icikas,
że jego bohaterowie właśnie tak się nazywali. Vaikšto su jarmulkiem, reiškia, keistai apsirengę, meldžiasi keistam dievui. Że jego bohaterowie dziwnie się ubierają, modlą się do dziwnego Boga. Bet jam rūpėjo ne tai, jam rūpėjo jų santykiai ir jam labai rūpėjo, labai banaliai skamba, bet jam rūpėjo, kad žmogus vis dėlto mėgintų laikytis tų dešimties Dievo įsakymų. Dla niego ważnym było, żeby ten człowiek, jego bohater, starał się trzymać tych 10 przykazań. Dla niego nie było ważnym wygląd tych bohaterów, tylko ich relacja ze światem. Aš labai toli nuo nuomonės, kad mano tėvas iškia buvo šventas, taip. Daleko mi od takiego myślenia, że mój ojciec był święty. Nuodėmingas kaip ir visi mes. Grzeszny jak my wszyscy. Bet vieno dalyko jis viso gyvenimo laikėsi. Ale jednej rzeczy on się trzymał całe życie. Ir jo laikytis yra, patikėkit, jūs turbūt suprasit, labai sunku. I tego trzymać się, uwierzcie, jest bardzo trudno. Niekados nemeluoti. Nigdy nie kłamać. Nigdy nie kłamać sobie kitiems. I nigdy nie kłamać innym. Yra šito principo laikymosi kaina. Ir jis ją pilnai gyvenime sumokėjo. I na pewno jest cena trzymania się tych zasad i on tą cenę na pewno zapłacił. Jak to było, Sergeju? Jak ty, to było w synagodze? Kiedy Sergeju było w synagogu? Kiedy ty krzyczałeś do taty? Kada tu šaukei tėti? Żeby mówił. Kad kalbėtų. W jidysz. Kad kalbėtų jidysz. Czyli młody, zbuntowany Sergej krzyczy tada jaunas, przez całą synagogę do ojca, jaunas mów jidysz. Jaunas Sergejus per visą synagogą šaukia, kalbėk jidysz. Co to było? Jak ty wtedy to czułeś? No to čia buvo sinagogoje Kaune, kai... To było w synagodze w Kownie. Jūs, pan atrodo, irgi buvot kartu. Wydaje mi się, że wy też razem byliście. Jo paprašė pasakyt kažką, reiškia... Poproszono go powiedzieć coś. Sinagogoje susirinkė, reiškia, žydai. W synagodze zebrani Żydzi. Ir jis pradėjo kalbėt su jais rusiškai. I on zaczął z nimi rozmawiać po rosyjsku. Ir tada aš sėdėdamas vienam iš sulų, aš jam šūktelėjau. I wtedy siedząc w jednej z ławek. Aš jam šūktelėjau jidiš kalba. Krzyknąłem jidiš, jidiš język, jidiš. Kalbėk jidiš. Mów jidiš. Nepaisant to, kad pusės aš nebesupratau. Nie, jakby nie zwracając uwagi na to, że ja połowy jakby tego nie zrozumiałem. Tak to wtedy czułeś. Taip tada jautėj. Na, pirmiausia, aš... Mačiau žmonės, kurie susirinko sinagogoje jo paklausyti. Przede wszystkim widziałem ludzi, którzy zebrali się posłuchać. Ir aš supratau, kad skirtingai nuo manęs jų motinos kalba yra jidiš. I zrozumiałem, że różni ode mnie ich pierwszym językiem właśnie jest jidiš. Bo to być się wiernym sobie, o którym mówisz, było bardzo ryzykowne dla Grigorija Kanowicza jako pisarza, prawda? Że on mógł przez to stracić wielu czytelników. Ten język rosyjski był... Rusu kalba było taka gana pavojinga, rašytojui. Galėjo prarasti tokiu būdu daug savo skaitytojų. No. Jis neprarado savo skaitytojų, ta tiesioginė prasme, reiškia, jis prarado dėl to, kad jo skaitytojų dauguma išvažiavo. On stracił dużo czytelników nie dlatego, że pisał po rosyjsku, tylko dlatego też, że jego duża część czytelników wyjechała. Bet reikia pasakyt, kad visi absoliučiai jo romanai buvo beveik iškart verčiami ir leidžiami lietuvių kalba. Absolutnie wszystkie jego napisane romanse, można rzec, automatycznie były tłumaczone na język litewski. Aš turiu pasakyt, kad Lietuva iš tikrųjų, reiškia, buvo, na, sakyčiau, jam labai ta prasme maloninga. Muszę zaznaczyć, że Litwa w tym właśnie aspekcie była dla ojca bardzo taka dobra, litościwa. O tej kas liečia, reiškia, nemeluot. A to, co dotyczy niekłamania. To aš galiu papasakot tik tai, reiškia, vieną pateikti pavyzdį iš jo, reiškia, gyvenimą. Mogę podać jeden przykład z jego życia.
Kai jis atvažiavo į Izraelį, kiedy przyjechał do Izraela, Izraelį buvo beveik, reiškia, jau suvažiavę beveik milijonas skaitytojų. W Izraelu było prawie blisko milion jego czytelników. Ir abi didžiosios, reiškia, Izraelio partijos. I obie partie, obie dwie wielkie partie Izraela. Labai prašė, reiškia, mano tėvo prisijungt. Bardzo prosiły, zachęcały ojca, żeby się przyłączył. Suprasdami, kad, reiškia, no, jis labai daug žmonių, jo žodis, reiškia, atvežė į Izraelį ir daug. Mając świadomość tego, że jego słowo, jego pisane słowo wielu osób właśnie przyprowadziło do Izraela. Ir jo žodis būtų reiškęs gana nemažai balsų. I jego słowo oznaczałoby wiele głosów. Ir vieniems, ir kitiems mano tėvas atsakė vienodai. I dla jednych, i dla drugich mój ojciec odpowiedział tak samo. Kad jis turi tik vieną partiją. Że on ma jedną partię. Jo darbo stalo. Swój stół pracy. Aš norėčiau pasakyti, kad bet kokia pagalba iš abiejų partijų iš karto nutrūko. I chcę zaznaczyć w tym momencie, że jakakolwiek pomoc z obu partii w tym momencie została zakończona, ucięta. Bet tai yra jo principas, kurio jis laikėsi ir jam buvo gerai. Ale to był właśnie najważniejsza rzecz, której się trzymał. I tak jemu było dobrze. Bo chcę ci teraz, Sergeju, zapytać o kolejny taki przełomowy moment. No rzeczy, Sergeju, dobra, to zapotlałeś, momenta i usługiwania. Bo ojciec jest bardzo zaangażowany w ogóle w walkę o niepodległość Litwy. Tėvas labai angažavosi į kovas dėl Lietuvos nepriklausomybės. Jest delegatem Sajudisu do Sajudžio delegatas. Czyli ma nawet funkcję państwową, jest przewodniczącym gminy żydowskiej w Litwie, czyli jest wiele elementów, które łączyły go bardzo silnie z Litwą w tym czasie buvo, przełomu. Buvo labai daug elementų, kurie jungė Grigorijų su Lietuva. Plus oczywiście to, co powiedziałeś, że był pisarzem litewskim w takim sensie mocno obecnym w życiu literackim, tłumaczonym od priedo, razu na język litewski. Priedo, kaip jau ir tu minėjai, kad buvo labai stipriai svarbus ir kaip rašytojas verčiamas iš karto į lietuvių kalbą. I moje pytanie jest o decyzję wyjazdu, emigracji. Ir čia klausimas apie sprendimą išvažiavimo, emigracijos. Decyzję wyjazdu do Izraela. Išvažiavimo į Izraelį. Jakbyś to o tym powiedział i dlaczego? Kaip pasakytum, kodėl... Ojciec zdecydował się na wyjechanie i zamieszkanie w Izraelu. Kodėl tėvas nusprendė išvažiuoti ir apsigyventi Izraelyje? No, žinot, jis pirmiausia apsisprendė dėl to, kad iškia, aš jau tuo metu buvau su šeima, gyvenau Izraelį. Przede wszystkim zdecydował tak, ponieważ ja już w tym momencie byłem z rodziną w Izraelu, mieszkałem. Jis jautėsi atlikęs, iškia, įvykdė savo misiją, būdamas Lietuvos žydų bendruomenės. Čiau, že vykonal už svojų misiją, bendons liderem spoločnosti židovskiai v Litvė. Ir trečias dalykas yra, kaip sakiau, kad visi, beveik visi jo skaitytojai išvažiavo. I trečia sprava, tak jak už vzpominałem včesniai, že všisci, pravie všisci jego čitelnici vyjechali. Jam nebuvo lengvo apsispręst, jam buvo 63 metai. Nebylo łatvo podjąć taką decyzję, vůvčas miał 63 lata. Bet paradoksas yra toks, kad Izraelyje jis parašė geriausius savo kūrinius. Ale paradoksem jest to, že właśnie mieszkając już w Izraelu napisał swoje najlepsze dzieła. Ir ta prasme, ir jis parašė gana daug romanų jau būdamas Izraelyje. I napisał dużo romansów już mieszkając w Izraelu. Tai pat ir šitą. No to był też romans o małym miasteczku. To masz rację. Ten fakt obecności w Litwie, bo teraz chcę o to cię zapytać, do dzisiaj, jak Grigorij Kanowicz jest obecny w Litwie?
od miasteczka Jonawa poczynając i na całym kraju czy państwie kończąc. Kaip Grigorijus yra gyvas ir svarbus Lietuvoje, pradedant Jonavos miesteliu, bet žiūrint ir plačiau visos Lietuvos mastu, kaip jis yra matomas šiandien. Bo z jednej strony jest taka praca, o której mówisz ty i którą robisz w Litwie, czyli budowania muzeów, upamiętniających sztetl. A jaki jest los pisarza Grigorija Kanovičia w Litwie? Mano subjektyvė nuomonė, reiškia, atsakymas į šitą klausimą yra gana trumpas. Moim subjektyvinim zdaniem odpowiedź na to pytanie jest krótka. Jeigu jis būtų gyvas šiandien, jis jaustųsi mylimas Lietuvos. Jeżeli żyłby dzisiaj, czułby się kochany w Litwie. Powiedziałeś na przykład, bo dzisiaj się o tym dowiedziałem, że w Jonawie biblioteka jonawska podjęła jako Rada Miejska decyzję o nadaniu imienia biblioteki Grigorija Kanovičia. Przyjęły sprendimą, ma pavadinti biblioteka Grigorijus Kanovič vardu. Na, dar nepriėmė. Jeszcze nie przyjęli. Žada priimti, yra toks. Tvirdžiau, že priimau, obiecuju. Yra toks siūlymas, kuris buvo prieš kelias dienas paviešintas Jonavos laikraštyje. Kilka dni temu taka wiadomość ujrzała światło dzienne. Aš manau, kad tai yra didelė garbė ir tai liudija tik tai tie, kad Jonava jo tikrai nepamiršta. Jest to wielki zaszczyt i to mówi o tym, że Jonava o nim nie zapomni. Opowiadałeś też o spektaklu teatru amatorskiego w Jonavie. Pasakojai taip pat apie teatro spektaklį, kuriame buvai. Możesz powiedzieć słowo o tym? Gali pasakyti gal kokį žodį? Man vėl kaip sūnui, reiškia, labai nepatogu, būtų geriau, kad kas nors kitas apie tai. Dla mnie znowu, jak dla syna jest bardzo niewygodnie o tym mówić, wygodniej by było, jeżeli ktoś by inny zabrał głos. Aš tik tai pasakysiu tiek, kad Jonava niekieno neprašoma, Jonavos, reiškia, Powiem tylko tyle, że Jonava, której nikt o nic nie prosi, mokytojai, mokiniai, reiškia, jie nepamiršta jo kūrybos, nepamiršta jo ir Nauczyciele, uczniowie nie zapominają jego twórczości. Jie pastatė valandos spektaklį pagal jo miestelio romansą. I właśnie godzinne przedstawienie na podstawie romansu Ballada o miasteczku. Ir aš čia norėčiau truputį, neišsisukt, bet pasukt. Chciałbym trochę, no może nie unikając tematu, ale tėvui Jonava, iš kurios jis, reiškia, buvo išgintas karo, kai jam buvo, reiškia, 12 metų. Dla ojca Jonava, z której on został wygoniony, kiedy miał lat 12, jinai liko jam, reiškia, jo, čia galbūt ta vaikystė, bet jinai liko jo, reiškia, svajonė. Pozostała ta Jonava dla niego takim marzeniem. Ir jo kūryboj Jonava, nors jis pats sakydavo, reiškia, kad Jonava yra jo Paryžius ir jo New Yorkas. W jego twórczości ta Jonava jest bardzo aktualna. Jak sam mówił, ta Jonava jest jego Paryżem i Nowym Jorkiem. I aš manau, kad jisai to savotiškai, reiškia, pasuflerodavo raktą į jo kūrybą. I w taki właśnie umiejętny sposób to był taki klucz do jego twórczości, ta Jonava, tak jako metafora. Iš tikrųjų, Jonava, jo kūryboje miestelis yra mikrokosmas. W jego twórczości ta Jonava, to miasteczko jest mikrokosmosem. Ir mano galva tai, ką jis padarė ir parodė.
I w moim mniemaniu to, co on pokazał i to, co zrobił, kad tam, kad patirti, rūpintis, po to, żeby przeżyć, doświadczyć, pasaulį, troszczyć się egzystencyjnymi, pasaulinės reiškia, dalykais, rzeczami związanymi z całym światem, nebūtina reiškia išplaukt į kažkokį tai reiškia tikrai didesnį lygį negu tavo gatvė, tavo miestelis. Niekoniecznie człowiek musi wypłynąć na dalsze wody niż twoja ulica, twój chodnik. Tas mikrokosmos ir yra kosmosas, kuriame yra visko. To, ten mikrokosmos to jest to, co jest wszystko dookoła ciebie. To tak, kad visi šitie egzistenciniai dalykai, kurie rūpi, jie vyksta greta tavęs. Tam nereikia skristi, reiškia, kažkur labai toli. Z egzystencją związane rzeczy dzieją się wokół ciebie. Nie trzeba szukać daleko. Ir vienas pagrindinių dalykų, kuris reiškia, jam rūpėjo visą laiką. I jedna z podstawowych rzeczy, która zawsze była dla niego ważna. Tai meilė artimam savo. To miłość dla bliźniego swojego. Ir tiesioginę prasme artimam savo ir perkeltinę. I w sposób taki bezpośredni i w przenośni. Czyli wracamy do tajemnicy Sztetla i tego fenomenu, który jest też częścią twojej dzisiejszej pracy. Kuri šiandien yra tavo dabartinio darbo dalis. Jest takie nasze wspomnienie, kiedy byliśmy z panem Grigorijem w Jonawie. Toks mūsų prisiminimas su gerbiamu Grigorijum, kai buvom kartu, ankstyvaisiais 90-aisiais metais. Zaszliśmy do synagogi dawnej, w której w tamtym czasie była piekarnia. Nuėjome į senąją synagogą, kur anksčiau buvo kepykla. I pan Grigorij w ogóle bardzo bał się wejść do środka, nie wiedząc, co może go w ogóle tam spotkać. Ir ponas Grigorijus baiminosi eiti į vidurį, nežinodamas, kas ten gali nutikti. Jak zostanie przyjęty, czy ktoś prims, w ogóle go pamięta, ar kažkas czy w ogóle ktoś prisimena, ar kažkas nori su juo kalbėti apie žydus. Kiedyś żyli, ale szybko po tym, jak żeśmy dali wiadomość, że jest tutaj Grigorij Kanovič. Tačiau greitai, kai mes pranešėme, kad yra Grigorijus, to urządzono ucztę powitalną, czy przywitalną. Pokylis, priėmimas. Ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze dla nas i dla pana Grigorija było to, że przecież to nie byli nauczyciele nawet, to byli pracownicy tej piekarni. Tai net nebuvo mokytojai, tai buvo tos kepyklos darbuotojai. Że oni za chwilę przylecieli z książkami po autograf. Każdy miał książkę Kanovičia. Su Grigorijaus knygomis. Kiekvienas jų turėjo knygą. Także rzeczywiście to jest jakiś fenomen samej Jonawy i galima kalbėti apie pačios Jonavos fenomeną, która no, miejmy nadzieję, że się teraz spełni w tym, że biblioteka jonawska będzie nosiła imię. Kur tikimės, kad dabar būtent biblioteka Jonavoje nešios šitą garbingą vardą. A ostatnie pytanie, Sergeju, zanim oddam głos też Państwu, może ktoś będzie miał pytanie. O paskutinis klausimas būtų. To będzie moje pytanie do Ciebie jako promotora dzieł Ojca w świecie, książek jego, które ukazują się w różnych językach świata. Jak widzisz recepcję Grigorija Kanovicia w świecie? Czy jest czytany? Jak jest czytany? Gdzie najczęściej jest tłumaczony? Czy... Kaip matai, ar Grigorijus Kanovič yra skaitomas, ar yra žinomas, ar yra leidžiamas? Jednym słowem, jak widzisz fenomen recepcji Kanovicia dzisiaj w świecie? Na, reikia pasakyti, kad mano tėvo knygų, reiškia, populiarinimu užsiemu ne tik aš, bet ir mano brolis. Trzeba powiedzieć, że książkami ojca, ich wydawaniem w świecie zajmuje się nie tylko ja, ale też mój brat. Aš manau, kad kadangi aš truputėlį, reiškia, seku naujienas, interesuje się nowościami. Aš manau, kad tėmas yra vienas labiausiai šiuo metu verčiamų lietuvių, reiškia, rašytojų.
Ojciec w tym momencie jest najbardziej, najchętniej tłumaczonym pisarzem litewskim. Netrukus pasirodys vertimas į čekų kalbą. Wkrótce się pojawi tłumaczenie na język czeski. Pasirodys knyga Amerikoje Syracuse University Press. Pasirodys knyga Amerikoje. Czyli Uniwersytet w Syrakuzach wydaje jego książkę po angielsku, tłumacząc ciebie z litewskiego. Visi suprato, wszyscy zrozumieli, że już się tłumacz pogubił. Negalima skustis, jis tikrai yra verčiamas i dažnai i daug. Nie można narzekać, ponieważ jest tłumaczony i dużo, i często. I lęku kalba, i wokieczu kalba, i na język polski, niemiecki, angielski. I makedonu, i albanu. Tiesiog, reiškia, nu, būna tokių vat, retų dalykų, kurie, reiškia, labai keisti, bet va, makedona išleido dvi jo knygas. Zdarzają się takie dość nietypowe sytuacje, kiedy dzieła są tłumaczone Albana na język albański, Macedonia. To ja turiu pasakyt, kad na jis buvo skaitomas, yra skaitomas, bet aišku norėtųsi ir dėl to aš ir mano brolis, reiškia, dirbam tą linkmę, kad jis skaitytų dar daugiau. A więc już można powiedzieć, że ojciec był czytany, jest czytany, ale nie ukrywamy, że z bratem wspólnie chcielibyśmy, żeby był czytany jeszcze więcej. Kadangi kiekvienas iš mūsų turim, reiškia, savo nepriklausomą gyvenimą. Każdy z nas mamy swoje niezależne życie. No, aš bent jau už save pasakysiu, kad aš powiem za siebie. Aš nematau šito, reiškia, kaip komercinio projekto. Nie widzę tego jako jakiś komercyjny taki projekt. To yra du dalykai, kurie yra svarbus. To yra tėvo atmintis. To są dwie najważniejsze rzeczy. Pamięć o ojcu. Bet labiausiai to yra tikėjimas, kad jo žodis yra reikalingas šitam pasauliu. Ale najbardziej wiara w to, że jego słowo jest ważne. Galbūt Don Kichotiškas tikėjimas, kad kaip ir jis, kai gyvas buvo. Kiedy žil, galbūt šitas pasaulis bus geresnis nuo to. Tak jak jego wiara też ze życia, że być może dzięki temu ten świat będzie lepszy. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa by się chciał do tej rozmowy włączyć? Dabar galima klausti, galima prisijungti prie pokalbio su mumis. Nie bójcie się tłumacza, już się tam zbiorę, jeszcze przetłumaczę. Sveiki visi, tikriausiai reikia prisistatyti, aš Andrėja Taranda ir domiuosi metaforom. Ir čia metaforų kelias yra atvedę pirmas iki Krasnogrūdą. Andrėja Taranda esu ir domiuosi metaforom. Andrėja, chyba wiele z osób zna Andrėja, prawda? Ir atsiprašau, bet nepasiruošiau šitam susitikimui ir nesusipažinau su jūsų tėvo darbais, bet gal jūs kažkaip galėtumėt papasakot, pavyzdžiui, apie porą metaforų pagrindinių, kurias jisai naudojo, galbūt yra atsikartojančių kokių nors ženklų arba... Interesuje się metaforami i być może Sergejus mógłby przytoczyć kilka metafor aktualnych w twórczości ojca. Man būtų labai sunku to padaryt. Byłoby dla mnie to niezwykle trudnym do zrobienia. Dėl dviejų priežasčių. Z dwóch powodów. Aš nesu jo kūrybos kritikas. Nie jestem krytykiem jego twórczości. Ir antras dalykas, kad aš kaip rašytojas galiu pasakyti. I druga sprawa, ja jako pisarz mogę powiedzieć. Jo kalba yra labai metaforiška. Jego język jest bardzo metaforyczny. Ir besikartojančių metaforų aš negalėčiau prisiminti. I takich metafor, które się powtarzają, nie mógłbym sobie przypomnieć. Bet aš noriu pasakyti, kad jo metaforos turi
du šaltinius. Chciałbym jednak powiedzieć, że te metafory mają dwa źródła. Biblia. Biblia. Tora. Tora. Ir šita biblijinė išmintį, kurią jis girdėjo iš ta mądrość biblijna, którą słyszał tu aplinkinių, reiškia, iš savo šeimoj, gatvėj ir taip toliau. Z tych swoich bliskich okolicznych, z ulicy. Jie visi kalbėjo metaforomis. Oni wszyscy mówili metaforycznie. Mano senelis. Mój dziadek. Buvo laikomas geriausiu Vilniaus vyriškų kostiumų siuvėju. Mój dziadek był uważany za najlepszego krawca kostiumów męskich w Vilnie. Jis labai blogai kalbėjo lietuviškai. On źle mówił po litewsku. Labai blogai rusiškai. Źle mówił po rosyjsku. Labai blogai lenkiškai. Źle mówił po polsku. Labai gerai jidysz. Bardzo dobrze jidysz. Kurią jis nemėgo naudotis. Którego nie lubił używać. Kai jo klausia, kodėl, reiškia, tu nesimokai daugiau kalbų, pas tave ateina įvairūs klientai. Kiedy pytano dziadka, czemu nie uczy się innych języków, przecież przychodzą do ciebie różni klienci. Sako, ada tai, kalba nereikalinga. Ten język jest mu niepotrzebny, do szycia jest potrzebne coś innego, igła. Ir tėvas, jis užaugo va šitų, va, reiškia, posakių, šito požiūrio į pasaulį, va, kontekste. I ojciec wychował się właśnie w kontekście takiego myślenia, w kontekście takich rozmów. Ale właśnie może to, co teraz Siergiej powiedział, to jest właśnie jedna z tych metafor, o które pytasz, Andrę, o tej igle. A igły nie trzeba języka. Tak. Tak, ale możesz przetłumaczyć. Čia to yra tiksliai viena iš metaforų, kad tai adatai tos kalbos ir nereikia. No, ale chciałbym tylko przywołać, bo na początku naszej rozmowy, jak Siergiej, bo to jest potroszę też odpowiedź na twoje pytanie. Pradžioj mūsų pokalbio. Siergiej przedstawiał się. Kada Siergiejus prisistatė. Powiedział o tych butach za dużych. Pasakė apie per didelius batus, jei prisimenat. Są za duże dla niego. Kurie jam per dideli. I ja od razu pomyślałem, że to mówi bohater jednej z powieści Kanowicza. Ir aš iš karto pagalvojau, kad čia vienas personažų. Jak mówią bohaterowie Grigorija Kanowicza, właśnie takimi metaforami cały kad czas. Būtent tie personaże ir tokiomis metaforomis kalba. Kto jeszcze z was chce się gal dar kas nors nori paklausti? Romualdas Juknelevičius iš Simno. Pan Romuald Simna. Aš norėjau paklausti Sergejau, tu užsiminėjai apie mikrokosmą, kosmosą. Chciałbym zapytać o mikrokosmos, o którym wspomniałeś. Ir ta mintis, kiek man žinoma, yra labai artima Krzysztofui Čiževskiui taip pat. I o ile mi wiadomo, ta myśl jest bardzo bliska dla Krzysztofa Čiževskiego. Ar tu galėtum pateikti kažkokį pavyzdį, kaip tu tą mikrokosmosą išsivaizduoji dabartiniam pasaulyje, tų mažų miestelių. Podać jakiś przykład, jak ty ten mikrokosmos sobie wyobrażasz na tle tych małych miasteczek. Gyvendamas dideliam mieste, Briuselį. Mieszkając w dużym mieście, Brukseli. Kuris yra Europos centras ir, na, który jest centrum Europy. Šiame tokiame globalėjančiame pasaulyje. I w takim globalnym mocno świecie. Suprantu, kad galėtum pateikti pavyzdį, kaip pavyzdžiui tas Štetlas Šeduvoj. Rozumiem, że mógłbyś przytoczyć taki przykład jak Štetl w Šeduva. Bet gal daugiau tokių kaip pavyzdžių, kurie galėtų būti pasufleruot mums įsivaizduot. Coś nam podpowiedzieć. Ačiū. Man atrodo, kad Romualdai, reiškia, galima buvo baigti šitą vakarą ir labai optimistinę. Myślę, że Romualdzie można było ten wieczór zakończyć nieco bardziej optymistycznie.
Nu, jie patys viską žino. Wszyscy sami wszystko wiecie. Šitas pasaulis, tas mikrokosmas, jisai... Ten świat, ten mikrokosmos. Jis patyrė ir patyrė labai stiprią transformaciją. Doświadcza on wielkiej transformacji. Ir aš negalėčiau pasakyti, kad jinai yra labai džiuginanti. I nie mógłbym powiedzieć, że jest to bardzo radosne. Šita reiškia globalėjantį pasaulį, aš nelabai mėgstu šito, reiškia, viskas tvarkoja su to apibūdinimu, bet aš mėgstu kitokį. Globalny świat, same nazewnictwo, z nazewnictwem jest wszystko dobrze, ale ten sam globalny świat ja nie bardzo lubię. Tai yra žmogaus nuasmeninimo. To jest pasaulis. To jest świat, w którym człowiek traci. Aš mačiau, važinėdamas į Vilnių nuo 90-tų metų. Jeżdżąc do Vilna od... Aš mačiau, kaip nyksta, reiškia, kaip dingsta laikrodininkai. Widziałem, jak znikają... Sergeju, galit pokartot, į Vilnių važinėdami nuo 90-tų metų. Jeżdżąc od 90-tych lat, jeżdżąc do Vilna, widziałem... Widziałem, jak dużo na przykład zawodów znika, zegarmistrz. Kiedy znikają ci ostatni szewc w miasteczku, fryzjerzy. Aż suprantu, kad reiškia pasaulis, kaip jūs sakat, globalėja. Rozumiem, że świat poddaje się globalizacji. Globalizacja jest nieunikniona. Sakyčiau, kad yra Lietuvoje, aš matau, kaip tas reiškia, pasaulis, jisai, tas provincijos pasaulis, jis dėja labai greitai nyksta. Jak ta provincija ta zanika v Litvė. Bet Briuselėje aš perėnu per gatvę ir ale ten stovi batsiuvio mašinėlė. Ale v Brukseli przechodzę przez ulicę i tam stoi budka šefca. Ir ten dirba, reiškia, batsiuvis iš Maroko berods. I tam pracuje šefc z Maroko bodajże. Kuris reiškia, parašo, yra parašę savo telefono numerį, tuo atveju, jeigu jo ten nėra. Który tam zostawia kartkę z napisanym numerem telefonu, w takim wypadku, jeżeli tam jego nie ma, a on mieszka na drugim piętrze. Greta jo yra mėsinė, kurioje dirba całkiem blisko broliai jest masarnia, gdzie pracują bracia z Tunisu. Ir taip toliau ir panašiai, žodžiu, yra dar to. I tak dalej i podobnie. Ir aš manau, kad žmonės grįžta truputėlį prie to, suasmeninto ryšio tarpusavį. Ludzie mimo wszystko powoli troszkę wracają. O ne reiškia, kasos, skanerio ir barkodo ryšio. Że wracają do tych swoich korzeni, do tej swojej indywidualności, a nie tylko działają na podstawie tak barkodów i skanowania. Norisi, kad ne kasa pasakytų, reiškia, pip, labas, o žmogus. Dbają o to, żeby to właśnie tak nie automat, nie maszyna powiedziałaby dzień dobry i tylko zrobiła pip. Proszę bardzo, kto jeszcze z Państwa? Jeżeli już wszystko usłyszeliśmy, co Państwa byłoby ważne usłyszeć, to może będziemy już zmierzali do końca tej naszej opowieści. Jeigu viską išgirdome, ką norėjome išgirsti, gal bandysime užbaigti mūsų susitikimą, mūsų vakarą. Dla mnie szalenie ważne było tego wieczora usłyszeć, jak te dwie opowieści ojca i syna się przeplatają. Man neapsakomai buvo svarbu šį vakarą išgirsti, kai tos dvi istorijos tėvo ir sūnaus viena kita įtakoja ir persipina. I jest w tym odpowiedź zarówno na pytanie Andrei, jak i pana Romualda. Ir čia yra atsakymai šito vakaro į klausimus ir Andrejos ir Romualdo. Jest w tym jakaś odpowiedź na ten globalizujący się świat. Yra kažkoks atsakymas į to globalėjančio pasaulio. Bo
tak się staje, Siergieju, że twój przykład, twojego losu, twojej rodziny. Taip dedasi, Siergieju, kad tavo pavyzdys, tavo šeimos pavyzdys. Jakoś prowadzi dalej niż te wszystkie nasze obawy o koniec jakiegoś świata, o zamknięcie. Veda mus šiek tiek toliau nei tik iki galo šito pasaulio. Że to już znika, martwieje i przechodzi do przeszłości. Kad visa tai jau baigėsi, užsidaro, pereina į praeitį. Jest w tym jakaś niezwykła ważna wieść dla nas. Yra tame viskame labai svarbi mums žinia. Że ty właściwie większość czasu swojego życia teraz spędzasz nie w Brukseli, a w Szadowie. Kad tu didesnę dabar savo gyvenimo dalį jau leidi Šeduvoj, ne Briuselyje. Że być może, bo to przecież nie wiadomo, ale że dalszy ciąg twojego życia się potoczy nie w Brukseli, a w Litwie z powrotem. Ir gal tavo artima ateitis labiau bus Lietuvoje, nei Briuselyje. Ale niezależnie od tego, czy w jaki sposób, czy syn Grigorija Kanowicza wróci na starość i zacznie żyć w Litwie na nowo. Tačiau nepriklausomai ar Kanovičiaus Grigorijaus sūnus sugrįš senatvėj į Lietuvą. Co pokazuje jakąś bardzo ciekawą wędrówkę losów. Kur būtų parodyta tokia labai įdomi likimo kelionė. Myślę, że dla samego pana Grigorija to byłoby zaskakujące gal wydarzenie. Gal ir pačiam gerbiamam Grigorijui būtų tai kokia nuostaba. Że powstaje w Litwie właśnie to, co powiedziałeś, to znaczy jakby materialna kontynuacja opowieści tego, co było, Lietuvoje, co jest w jego książkach. Materiali, būtent to, ką randame Grigorijaus knygose. Takiego archiwum, muzeum tej palikimas pamięci. Palikimas toks archivas muziejus. Które da na pewno nowe życie. Ir duos tai naują gyvybę, naują gyvenimą, przedsięwzięciom, działaniom, naujiems darbams, pamięciom. Projektams. Atminties. I że będzie jakby kolejnym etapem ciągłości tej tradycji. Ir bus tai tos istorijos tasa. I zresztą dlatego cię wypytywałem o ten dzień otwarcia, bo my byśmy chcieli. Dėl to mes taip ir klausinėjom apie tą atidarymą, tikslią datą, nes mes labai norėtum atvažiuoti. I ciekawi tego, co zrobiłeś tam. Ir mums labai įdomu, ką tu nuveikei. Ale też o tym, jakbyśmy mogli współpracować po prostu. Bet pakalbėti ir apie tai, kaip mes galėtumėm toliau bendradarbiauti. I ja po prostu traktuję twoją tutaj obecność jako taką zapowiedź dalszego ciągu. Ir tavo buvimas čia šiandien yra paliudėjimas, kad mes ir ateity bendrausime. Tego, co możemy razem robić. Kartu dirbsime. W duchu twojego ojca. Atmindami tavo tėvo vardą. Żeby nie dać spełnić się temu proroctwu, że już koniec tego świata, koniec tej tradycji. Ir tokiu būdu neleisdami, kad tos tradicijos jau galas, kad tas pasaulis jau baigiasis. Ja pamiętam jego obecność w Polsce, jak żeśmy przez Polskę jechali z Grigorijem. Aš prisimenu Grigorijaus buvimą Lenkijoje, kai mes važiavome per Lenkiją drauge. Jechaliśmy przez Gdańsk, Lublin, važiavom Warszawę, per Gdańska, do Lublina, Warszawa, Krakowa. I wszędzie on opowiadał nam o końcu świata. Ir visur jis mums pasakojo apie pasaulio pabaigą. Opowiadał o tym, że już tego nigdy nie będzie. Ir pasakojo, kad jau niekada to nebus. Że to wszystko już. Kad tas viskas jau popiół i pelenai, zapomnienie. Užmarštis. A jednak jakaś iskierka dalej się. O visgi kokia maža liepsnelė yra. I ty tą iskierkę też tutaj przywiozłeś do tego miejsca. Ir tu šita irgi liepsnelė mums atvežė į šitą vietą šiandien. Jesteśmy zresztą w miejscu, o którym Czesław Miłosz też myślał, że już z tego nigdy nic nie esame będzie. Irgi verta pabrėžti tokioje vietoje, kur Česlovas Milošius irgi jau galvojo, kad jau čia nieko nebus daugiau. Jesteśmy w miejscu, o którym Czesław Miłosz myślał, że to będzie już koniec świata. Esame już vietoje, kur jau Česlovas Milošius galvojo, kad jau irgi esam pasaulio pabaigoj. Że historia po prostu zabrała takie miejsce. Kad istorija jau tokias vietas paėmė, sunaikino. A tymczasem spotykamy się tutaj. O, žiūrėkim, mes čia susitinkam, bendraujam, živi, gyvi, pełni nowych marzeń, pilni naujų svajonių, projektų, swoich planach, pilni planų naujų. Bardzo ci życzę, żeby takie miejsce powstało też w Šaduvoje. Linkiu, kad Šeduvoj tokia vieta irgi būtų gyva, kad ir mes ten susitiktum,
jak możemy wydać walkę historii i wyrokowi zagłady, prawda, którą nam wypisała, i temu się przeciwstawić. Ir kad tai pabaigai istorijos ar pasaulio mes visi kaip nors, na, nepritarsim ir kursim ateitį. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze słowo na koniec powiedzieć? Na, aš turėčiau tik tai labai, labai jums padėkoti už kantrybę. Chciałbym bardzo wam jedynie podziękować za cierpliwość. Małgorzata ir Krzysztofui labai dėkingas už svetingumą. Jestem bardzo wdzięczny Małgorzacie i Krzysztofowi za gościnę. Ir už tą knygą, kuri... I za książkę. Kuri šildys ne tik tai, reiškia... Mano namų sienas, bet kuri šildys turbūt labai daug. Za książkę, która ociepli nie tylko ściany mojego domu, ale też wiele innych domostw. Ir aš labai dėkingas jums, beveik praradusiai balsą per mus. I dla mnie nawet, pan Sergejus jest wdzięczny, dziękuję. Praradusiai beveik balsą. Która prawie utraciłam głos, prawdopodobnie, możliwe to jest. Ačiū. Tai tiesiog gal už tai, kad ta pasaulio pabaiga, apie kurią visi kalba, kad jinai, reiškia, būtų nukelta kas kartą tolin, kaip blogas spektaklis. Ačiū. Być może, żeby ten koniec świata zostałby co rusz tak dalej i dalej gdzieś tam odstawiony, jak jakiś taki nieudolny spektakl, żeby to odwlec jak najlepiej w czasie. Mm-hmm.